Cześć panowie, dzisiaj zamieniam się w wujka Dobra Rada. Będę mówił o tym, jak mieć kobiety i nie być incelem. A incel to involuntary celibat, a więc niezamierzony celibat. Brak kobiet, brak zainteresowania. Co ma największe znaczenie, żeby taki stan rzeczy nie miał miejsca albo żeby go zmienić? No oczywiście klasyka wygląd, status i gain. Powiedz, tak zwana rama. Game to jest sposób, w jaki się zachowujemy, w sposób, w jaki prowadzimy rozmowy, w jaki, jaki je zaczynamy i jak prowadzimy znajomość lub relacje z kobietą. Dwa słowa na temat tego, jakie znaczenie ma wygląd. Oczywiście bardzo duże, ale nie dajcie sobie, w i się przekonać, że bez wyglądu nic was już nie czeka w relacjach z kobietami. Oczywiście, że wygląd, w tym wzrost, jest bardzo, bardzo istotny, ale jego brak nie oznacza absolutnego braku kobiet. Po pierwsze, każdą cechę wyglądu można maksymalizować, no może poza wzrostem, <laughs> ale budowę fizyczną, sylwetkę, kształt twarzy na to wszystko mamy wpływ. Na to, jak się nosimy, czy mamy włosy, jakie włosy, jaką fryzurę, czy brodę, jaką brodę, jaki styl i jaki wygląd. Także po pierwsze, wygląd można maksymalizować. Po drugie, brak adekwatnych cech wyglądu można zastąpić innymi pozytywnymi cechami. A po trzecie, celować w kobiety adekwatne do tego, jak wyglądamy. Nie każdy musi być z modelkami top-model i nie każdy musi być z najpiękniejszymi dziewczynami, bo nie każdy jest. Trzeba zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby ten wygląd zmienić i rozmawiać z dziewczynami, z którymi mamy szansę. Ja wiem, że one też mają a, 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 kuku i też by chciały księcia z bajki. Najlepiej milionera, najlepiej wysokiego, najlepiej i tak dalej, i tak dalej. Ale na bezrybiu i rak ryba. Nie, nie starczy dla wszystkich dziewczyn super czadów. Są takie dziewczyny, które nie będą się rozmieniały na drobne, nie będą z 50 facetami w swoim życiu i które chcą spotkać kogoś. Sztuczka polega na tym, żeby swoje cechy niekorzystne poprawić lub zminili, zminimalizować Pokazując cechy, pracując nad cechami, na, na które mamy wpływ. Zacznijmy może od tego, skąd wzięło się incelstwo. Tu wymienię tylko trzy cechy. Po pierwsze, przekaz medialny. Przekaz, że kobiety zdobywa się będąc dobrym, uczynnym, grzecznym i miłym chłopcem. To przekaz najczęściej wpajany młodym mężczyznom przez matki samotnie wychowujące synów. A samotnie wychowujące, dlatego, że paradoksalnie wybierały innych mężczyzn niż ci, jakimi chciałyby, żeby byli ich synowie. Paradoks. Same wybrały mężczyzn, które działa, którzy działali zupełnie inaczej którzy działali na emocje, którzy nie dali sobie wchodzić na głowę którzy byli do zdobycia którzy mieli wiele kobiet. To, co takie kobiety wychowujące synów wmawiają tym, Synom to jest myślenie życzeniowe. Chciałybyśmy, żeby tak było. Mówimy, żeby tak było. A prawda jest inna, bo co innego działa na kobiety? Drugi powód tak popularnego dzisiaj incelstwa mimo tego, że kobiety bardzo chętnie udzielają się w seksie to brak wzorców stylu i zachowania męskiego. Wychowanie bez ojca, wzorce promowane w mediach śpiewaj, tańcz, zakładaj sukienki. Kolczyki. Jesteś dobry, jaki jesteś. Nie, nie jesteś dobry, jaki jesteś. Jako mężczyzna musisz siebie sam stworzyć. Musisz popracować nad tym, żeby być tym, kim chcesz być. Nie urodziłeś się z tyłkiem i piersiami, za które jesteś ceniony. Urodziłeś się z pryszczami i bez masy mięśniowej. I musisz zrobić wszystko, żeby na przykład te cechy maksymalizować. Masę mięśniową. Pryszcze zejdą same. I trzeci powód coraz powszechniejszego incelstwa to jest promowany kryzys męskości, który nie istnieje. To znaczy efekty jego widzimy, ale on jest... To jest samospełniająca się przepowiednia. Bo zachęcamy mężczyzn, nie ja, do zachowań miękkich, sojowych, delikatnych, do niewyrażenia własnych potrzeb, do ukrywania własnych potrzeb, do ukrywania własnych instynktów. Co do pewnego stopnia jest ok, ale bez przesady. Mężczyzna ma być mężczyzną, mężczyzna ma swoje potrzeby, mężczyzna ma swoje cechy charakteru wrodzone. Ma swoje hormony, które mają odpowiedni wpływ. Kobieta, jeśli ulega wpływom hormonów, to mówimy: O, ona ma te dni, o, trzeba jej wybaczyć. Mężczyzna nie ma prawa do zachowywania się zgodnie z tym, jak nakazują mu jego hormony. Mężczyzna musi to temperować i powinien, ale do pewnego stopnia. Przez takie wmawianie mężczyzn, że należy być miękkim, ukrywać swoje potrzeby. Namawia się ich do bycia niewe własnej energii, do bycia oszustami, do bycia krętaczami, do bycia nice guyami, którzy tak naprawdę chcą coś osiągnąć, ale o tym nie mówią otwarcie. Którzy chcą coś zrobić, ale tego nie robią, albo robią w ukryciu. Nic dobrego z tego nie wychodzi. Do dzieła. Sześć punktów. Jak nie być incelem i mieć kobiety. Punkt pierwszy. Nie dajesz atencji, prezentujesz siebie, swoje zalety, swój wygląd, swoje cechy charakteru. I stoisz z boku. Jeśli te cechy charakteru trafiły w potrzeby kobiety, o którą ci chodzi, to ona zadba o kontakt, ona znajdzie Cię na Facebooku, ona się do Ciebie odezwie, ona do Ciebie mrugnie, tylko trzeba zwracać uwagę na te sygnały. Jeśli jesteś w otoczeniu takim socjal, socjal, socjalowym, na imprezie, na dyskotece, na domówce, w szkole, na wykładach, gdziekolwiek, na ulicy, w autobusie. Jeśli widzisz sygnały od kobiety, sygnały wyboru, a więc rozglądając się, łapiesz jej wzrok, kiedy na Ciebie patrzy. Inicjuje dotyk gdzieś w towarzystwie rozmawiając z tobą opiera się o twoje ramię zadaje pytania tobie lub o ciebie to wiedz, że to są sygnały wyboru i teraz twoją rolą jest nie czekanie aż ona zrobi wszystko za ciebie tylko działanie tylko proponowanie i nie i będę twoim kolegą bo nie o to tobie chodzi tylko podobasz mi się tylko zróbmy coś z tym tylko, tylko lekko na przekór no są takie słynne powiedzonka jak kobieta jest zainteresowana, a on też do niej zaczyna mówić i mówi do niej, tylko tego nie spieprz. Zajebiste powiedzenie. Odwrócenie ról. Naturalnie to mówi się, że kobieta, że mężczyzna może coś spieprzyć. A ty odwracasz rolę w sposób żartobliwy, humorystyczny, wesoły. Mnóstwo jest tych metod. Panowie od pick-up znają je najlepiej. Czasem warto, jeśli ktoś potrzebuje być z kobietą Warto takie zagrywki, takie metody, takie poniekąd psychologiczne zagrania poznać. Ten punkt mówi o tym, że prezentacja ma znaczenie. Jak wyglądasz, tak zwane pierwsze wrażenie. Jeśli wyglądasz jak po prostu bezdomny, jeśli chodzisz w podartych portkach i w nieuprosowanych koszulach, to wyglądasz jak śmieciuch. Nie obrażam nikogo, tylko uświadamiam. Jeśli, jeśli idziesz. Ulicą w ugłoconych butach i z plamami na t-shircie, to nie budzisz zainteresowania. Nie wincie kobiet za to, że chciałyby być z eleganckim mężczyzną albo z czystym mężczyzną. Przeciwnie, zróbcie tak, że jak wychodząc na miasto z kolegami, a masz ochotę poznać kobietę, to bądź ubrany adekwatnie, bądź ubrany czysto, bądź ubrany stylowo. I nie musi to być premium moda i znaczki na koszuli. Bo to może być odebrane opacznie. Ma być czysto, elegancko. Zrobię odcinki o stylu. To jest prezentacja. Z tego powodu, że to jest pierwsze wrażenie, które później trudno zmienić, z tego powodu prezentacja jest bardzo ważna. Punkt drugi. Musisz być skupiony na własnych celach, nie na zdobywaniu kobiety. I teraz wyjaśniam dlaczego. Mężczyzna skupiony na własnych celach jest postrzegany jako zdecydowany, jako atrakcyjny. Symbolizuje mężczyznę z pasją, a to oznacza, że osiągnie w życiu coś wielkiego, bo kobiety stawiają na potencjał. Nie wszystkie czekają na linii mety i wybierają największych zwycięzców, bo ich jest niewielu. Kobiety stawiają na potencjał, widząc mężczyznę zdecydowanego, upartego, nawet. Ale zdeterminowanego, to są moje cele, to będę robił, to jest dla mnie interesujące, w to idę, to jest atrakcyjne, to jest, to jest szansa, że to jest lub będzie mężczyzna sukcesu. Będąc skupionym na celach własnych, jesteś postrzegany jako mężczyzna sukcesu, jako mężczyzna pewny siebie, a kobiety doskonale wiedzą, bez urazy dla pań, które słuchają, ile są warte, jakie mają problemy, kiedy są pewne siebie, kiedy są niepewne siebie, ile wnoszą do potencjalnych relacji, ile oczekują od tych potencjalnych relacji. Więc jeśli widzą mężczyznę, który jest skupiony tylko na niej i tylko ją chce zdobyć, to ona wie, ile wart jest ten mężczyzna, ile warta jest jego przyszłość, ile warte są jego cele, skoro to ona tymi wszystkimi niedoskonałościami jest jego najwyższym celem. Come on, mission failed, czyli misja nieudana. Jeśli widzi, że ty biegasz za nią, jesteś wtedy gorszej kategorii mężczyzną. Kandydatem na co? Na incela. Czego nikomu nie życzę, bo mężczyzna ma swoje potrzeby. Punkt trzeci: jesteś aktywny i odważny. To ty kreujesz wydarzenia w swoim otoczeniu, a nie wydarzenia kreują się same i kształtują Ciebie. To Ty wiesz, co masz zrobić, wiesz, co chcesz zrobić, wiesz, jak masz to zrobić. Przykład imprezowy. Najgorsza rzecz jaką można zrobić będąc na imprezie To spodoba Ci się kobieta A Ty na nią zerkasz 15 razy I krążysz dookoła jak jakiś freak Kobiety się tego boją Co to za zboczeniec Który krąży dookoła i się nie odezwie To jest przegrana pozycja To jest incel do kwadratu Nie bądź tym mężczyzną Jeśli kobieta Ci się spodobała To wypracuj w sobie taki instynkt Że jak Ci się spodobała to natychmiast do niej zagadasz Nie musisz wziąć numeru nie musisz poznać. Nie musisz prowadzić godzinnej rozmowy. Od razu się odezwałeś, a nie krążysz dookoła jak sęp. Bo im dłużej krążysz, tym trudniej ci zagadać. Jeśli zagadasz od razu, cześć, cześć, fajnie wyglądasz. Cześć, cześć, znasz Kaszkę. <laughs> Obojętne. Odezwij się, to jest klub, wszyscy chcą się bawić. Jeśli to jest na ulicy, troszeczkę trudniej, bo nie wiesz w jakim jest nastroju i po co tu przyszła. Ale i tak, ty, jako mężczyzna, jesteś kreatorem zdarzeń. To jest ważna cecha. Ty mówisz, jak i czy rzeczy się wydarzą. W relacjach z kobietami komunikat wprost. Czego oczekujesz? A nie, jestem nice gay. Podwiozę cię. Pomogę ci. To są sygnały. Ale tego typu sygnały kobiety będą wykorzystywały, bo prawdziwa intencja jest ukryta. A prawdziwą intencję okazujemy być może nie wprost, że chcę z tobą iść do łóżka, ale że mi się podobasz jako kobieta, że jestem tobą zainteresowany, że jestem zainteresowany dotykiem. Tak, dotyk, wzięcie za rękę. Naprawdę, sposobów jest milion. Możesz nawet dotknąć delikatnie, powoli, jak do małego kotka, dotknąć jej włosów. Ale masz świetnie miękkie włosy. Ale masz super kolor. Obojętnie, panowie, chodzi o to, żeby przełamać barierę. Żeby było jasne, po co tu jesteś. Nie po to, żeby posłuchać o jej byłym. I nie po to, żeby za nią odrobić pracę domową. Punkt czwarty. Jesteś facetem, mężczyzną, który umie. I lubi być sam ze sobą. Jesteś kompletny. Nie potrzebujesz kogoś do pełni życia. Nie jesteś, to się nazywa z angielskiego needy, czyli potrzebujący. Nie prosisz. Nie wyczekujesz. Masz swoje ciekawsze zajęcia. Wtedy jesteś pożądany. Wtedy jesteś ciekawy. Wtedy jesteś do zdobycia. A jeśli nie zauważyła i jesteś celem i... I robisz swoje, to przynajmniej robisz swoje, to przynajmniej dążysz do celu, który spowoduje, kiedy go osiągniesz, że będziesz w lepszej pozycji. Game, status i wygląd. Jeśli twoim celem jest sylwetka, to jeśli ona na dzisiaj powiedziała, że jesteś zajęty i ona nie może z tobą być, to nie może. Ale ty zrobiłeś trening. Jeśli miałeś do spełnienia zadanie rozmowę w sprawie pracy rozmowę biznesową. Spotkanie w sprawie jakiegoś tam działania. I ona nie doceniła tego, i się nie wiem, obraża, bo nie masz czasu. Ty swój cel spełniłeś. Po jego spełnieniu, dla tej samej dziewczyny będziesz bardziej atrakcyjny. A do tego, dla stu innych. Punkt piąty. Nie kłóć się, nie dyskutuj. Ja. Przyznaję się, najczęściej muszę z tym walczyć, bo chcę przekonać, bo chcę udowodnić, bo taki mam charakter, że przekonuję, że argumentuję, że się sprzeczam. Wam, panowie, mogę poargumentować. Ale w dyskusji z kobietą mówisz swoje zdanie, wysłuchujesz jej zdania, i jeśli nie przekonała Cię żadnymi argumentami, to będzie tak, jak ty powiedziałeś. Jeśli chcesz coś zrobić, a ona ma inne zdanie i się z tym nie zgadza, ignorujesz twoje. Zdecydowanie jest w tej sytuacji najważniejsze twoje realizowanie. Dla kobiet ta, ta, ta kłótnia, ta dyskusja, ta wymiana emocjonalna jest potrzebna jak powietrze do życia, a nam nie jest. Wchodząc w tą wymianę emocjonalną, nagradzasz jej złe zachowanie, bo otrzymała to, na czym jej zależało. A sens jest w tym, że Ty jesteś prowadzącym relację lub znajomość. Będziemy rozmawiali spokojnie i na argumenty. Jeśli przechodzimy do emocji, ignorujesz dalszą część rozmowy. Wielka sztuka, wielka sztuka, żeby to zrobić. Nie w pełni, ale z czasem Twoja koleżanka lub partnerka zrozumie, że sprowadzanie dyskusji do emocji nie ma większego sensu z Tobą, bo jesteś stabilny. Bo jesteś spokojny i będzie tak, jak powiedziałeś. I nie wygra, próbując wciągać cię do kobiecych sposobów rozmowy, do kobiecych reakcji, do kobiecych emocji. I punkt szósty: nie zmieniaj swoich planów ze względu na spotkania z kobietami. Jeśli masz coś ważnego do zrobienia, to to robisz. To tylko pokazuje naocznie brak desperacji w swoich działaniach. To nie jest najważniejsze. Spotkanie z nią. Najważniejsze jest to, co ty masz do zrobienia. Efekt podobny jak w pozostałych punktach. Ty budujesz siebie i swoją pozycję, będąc atrakcyjniejszym po zrealizowaniu tych celów i dla niej, i dla setki innych kobiet. I teraz najważniejsza magiczna sztuczka w związku z tym: jeśli postępujesz zgodnie z tymi sześcioma punktami, zachowujesz się tak, jak jest opowiedziane w tych punktach, to znika niepewność. I znika zdenerwowanie w obecności kobiet. Bo znasz swój cel. Dążysz do jego realizacji. I tym celem nie jest ta kobieta. Nie powoduje to wtedy stresu, zdenerwowania i spoconych dłoni. I tak zwanego braku języka w gębie. Ty I twoje cele? Kobieta, którą spotkałeś. Jest dla ciebie ważna? Może będzie. Żeby być z nią, Potrzebuje zrealizować te cele. Bo ona na Ciebie patrzy przez to, jaki pokazujesz potencjał. Kim jesteś obecnie, na ile cię stać i na ile będzie cię stać w przyszłości. Niedalekiej. No i teraz, żeby się przyjaciele nie pokręciło nikomu w głowie. Maksymalizując te cechy, na które masz wpływ, które możesz zmienić, będąc lepszym, wyglądając lepiej, wysławiając się lepiej. Prowadząc rozmowę i będąc skupionym na swoich celach bardziej, musicie pamiętać, żeby nie marzyć o księżniczkach z bajki, bo jest oczywistym i mężczyźni to rozumieją w przeciwieństwie do kobiet, że wybieramy kobiety z tak zwanej własnej ligi. To jest tak, jak było 20 lat temu, przed obecnością social mediów i całego tego. Które zepsuło relacje rynkowe, matrymonialne. Celujemy adekwatnie. Kobieta nie musi być najpiękniejsza, bo im jest piękniejsza, tym ma więcej aderatorów, tym trudniejsze zadanie przed nami. Jak ktoś chce i ma odporność psychiczną, niech próbuje, bo może się tak zdarzyć, że te jego cechy, których sam nie jest świadomy, spowodują, że ona, chcąc zaspokoić swoje deficyty, będzie akurat z nim. Możliwe, możliwe. Prawdopodobne, mało. Swoje działania. Uczciwie, patrząc na, swoje, na swoją pozycję, kierujemy do osób, które na tą pozycję mogą odpowiedzieć pozytywnie. Czyli jeśli oceniamy siebie jako, posłuszmy się tą skalą, 4 i jesteśmy jej celem, to nie próbujmy zaimpanować dziewczynie, która jest oceniana na, w skali na 7 albo 8, bo ona ma adoratorów pełno to póki my nie zrobimy ze siebie, ze swojej czwórki, siódemki, to rozmawiajmy z kobietami plus jeden, minus jeden w skali. Jak to uczciwie ocenić? Zróbcie dziewczynie zdjęcie i wyślijcie do wujka. To wam powiem, w jakiej ona jest skali, na ile ją stać. I tak samo wam. Jeśli ktoś ma z tym problem, bo jak wie, że jest Dużym psem, to nie musi wysyłać zdjęć. Widzi to po reakcjach kobiet. Natomiast jeśli ma wątpliwości, nie żebym tutaj zawieszał kolorowe tęcze i chciał oglądać zdjęcia facetów, ale jeśli pokażesz mi, jak wyglądasz na co dzień w sytuacjach, kiedy jesteś w stanie spotkać kobiety i do jakich kobiet aspirujesz, to ci powiem, jakie masz szanse. Czy to będzie jednoznaczna i 100% pewności ocena? Nie będzie. Ale będzie to ocena doświadczonego życiowo wujka. Jak mówiłem na początku, to jest jeden z powodów plagi, można powiedzieć, incelstwa. Są badania amerykańskie, które mówią o tym, że kobiety w wieku do tam chyba 25 lat mają więcej partnerów niż mężczyźni. Kiedyś nie bywałe, teraz prawdziwe. No więc, taki był powód między innymi jest powód plagincelstwa, że nie ma wzorców, nie ma jak usłyszeć prawdy, bo słyszymy, że wszyscy są cudowni, wszyscy są kolorowi i wszyscy są tego warci. Każdy jest wart tyle, na ile zasługuje. W przypadku nas, mężczyzn, ile sam wypracował. I pamiętajcie, żadna uroda, żadne piersi i żaden supertyłek nie zrekompensuje Wam utraty Waszych pieniędzy, Waszego czasu, Waszego zdrowia i Waszych nerwów, jeśli zainwestujecie swoją uwagę w, nie w właściwą kobietę. A właściwa to jest taka, która ma odpowiedni charakter. I na to zwracajcie uwagę. Bo za przeproszeniem. To ma każda. I Jeśli atrakcyjność tej kobiety spełnia Wasze wymagania, nie z plakatów, rozkładówek i Playboy, tylko Wasze wymagania, jest, wydaje się Wam, że jest dla Was atrakcyjna, to wystarczy. Nie musi być super atrakcyjna, nie musi być super piękna. W dłuższej perspektywie ważniejsze jest, jaki ma charakter. Więc jeszcze raz, jeśli spełnia Wasze podstawowe wymagania co do fizyczności. To teraz najważniejsze jest, jaki ma charakter. Bo jeśli jest super gwiazdą, a charakter ma absolutnie nie taki, jakiego oczekujecie, nie taki, jakiego chcecie i nie taki, jaki da Wam spokój i zadowolenie z relacji, to się w to nie pchajcie, bo to będzie tragedia. Szkoda Waszego czasu i Waszego zdrowia i Waszych pieniędzy. No. 6 rad, stosujemy się. I prędzej czy później jakieś sukcesy będą, tylko trzeba z konsekwencją stosować się do zaleceń wujka. Jeśli chcielibyście, żebym codziennie rano dawał jedną radę, jak radzić sobie z kobietami, piszcie. Jeśli chcecie posłuchać, jak nie być simpem, oglądajcie. Był taki odcinek, cieszył się sporą popularnością, warto sobie przypomnieć, nawet ci, którzy już widzieli. A za dzisiaj dziękuję. Życzę udanych podejść do kobiet, jeśli komuś potrzeba relacji, bo pozostaje przy swoim stanowisku. Najwięcej korzyści w życiu mężczyzny daje jego determinacja do realizowania własnych celów. I tego Wam życzę realizowania własnych celów. Tchau!